następco Piotra i sługo sług Bożych, stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, gorliwy miłośniku Eucharystii, niestrudzony pielgrzymie tej ziemi, mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębie, nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, papieżu Bożego miłosierdzia, kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, pasterzu prowadzący oszczarnie do nieba, bracie i mistrzu kapłanów, Ojcze osób konsekrowanych, patronie rodzin chrześcijańskich, umocnienie małżonków, utrpienie, wzorze życia i umierania dla Pana, upominający grzeszników, wskazujący drogę błądzący, przebaczający krzywdzicielom, szanujący przeciwników i prześladowców, rzeczniku i obrońcy prześladowanych, wspierający bezrobotnych,